Dziś odwiedziliśmy panią Małgorzatę Skwarek-Gałęską, kierowniczkę biblioteki przy ulicy Garnizonowej 38, która jest również inicjatorką powstania i animatorką katamaranu literackiego. Dzień dobry Państwu. Małgorzata Skwarek-Gałęska, kierowniczka filii numer 15. Nasza biblioteka pracuje w strukturach bibliotek poleskich, czyli Miejska Biblioteka Publiczna Łódź Polesie. Znajdujemy się w lokalu biblioteki, która działa od roku 2010, więc już teraz 5 lat. Bardzo dobrze nam się pracuje tutaj na osiedlu Złotno. Mamy czytelników również ze Zdrowia. Przyjeżdżają także z całego miasta. Z wykształcenia jestem bibliotekarką, kierowniczką tejże biblioteki, ale pełniłam również różne funkcje społeczne. Między innymi byłam prezesem Stowarzyszenia Obszarów Kultury do ubiegłego roku, czyli całą kadencję, a obecnie jestem prezesem oddziału Łódzkiego Związku Literatów Polskich. I stąd pewnie moje zainteresowanie i ukierunkowanie pracy biblioteki. Wymyśliłam taki projekt jak katamaran literacki. W ramach tego projektu przewidziane są warsztaty, które pozwalają młodzieży zobaczyć, że można bawić się literaturą, uwrażliwiają młodsze dzieci, te, które są prowadzone w przedszkolach, bo katamaran prowadzi warsztaty w bibliotekach, w przedszkolach, w szkołach podstawowych i dla gimnazjalistów. Były również prowadzone w liceach, ale także prowadzimy warsztaty dla osób starszych. W roku 2013 prowadzone były warsztaty dla grupy Limeryk, która działa przy Bałuckim Ośrodku Kultury. Katamaran literacki istnieje już od 2012 roku. Mamy już w tej chwili, możemy pochwalić się dużą działalnością, bardzo bogatą. W 2013 roku było tych spotkań sporo. Ja tutaj muszę posiłkować się notatkami, bo wszystkiego oczywiście już nie pamiętam. I tak, warsztatów około 20. Katamaranów takich typowych, czyli spotkań literackich, na które zapraszam osoby spoza Łodzi, tak żeby zaprezentować różne poetyki, różne sposoby pisania. Oczywiście przyjeżdżają nie tylko poeci, ale również prozaicy. Chociaż przewaga jest poezji. I tak, w 2013 roku było tych katamaranów 18 i naprawdę bardzo różne, a zaprezentowaliśmy autorów z całej Polski, z Poznania, z Wrocławia, z Warszawy, gdzie tutaj mam... a nawet z Polonii. Była Izabela Ostrzeniewska-Mełech, która mieszka od paru lat w Anglii. Był Piotr Kasjas, który również reprezentuje Polonię. Różne są również formy, bo są to spotkania autorskie, ale także koncerty, biesiady poetyckie, na których występują goście zaproszeni. Są organizowane turnieje jednego wiersza. I współpracujemy oczywiście z różnymi ośrodkami kultury, ze szkołami, z przedszkolami i z bibliotekami w całej Łodzi. Ale nie tylko, bo poza również. W 2014 roku było tych katamaranów również sporo, bo 15. I było bardzo dużo osób na nich, bardzo dużo zaproszonych gości.
Była bardzo taka ciekawa impreza poświęcona zmarłemu poecie Jerzemu Tawłowiczowi, na które przyjechała żona Jerzego Tawłowicza z Zakopanego. Przyjechał również filmowiec Tadeusz Aratowski i odbyła się w trakcie spotkania premiera filmu poświęconego poecie. Poza biesiadami właśnie, tak jak mówiłam, są również koncerty. I udało się zorganizować bardzo świetną współpracę z Fabryką Snów w mieście Łódź. To jest taki projekt prowadzony przez Mariolę Andrzejczak. W czasie tego projektu muzycy zrzeszeni przy tym projekcie napisali muzykę do wierszy łódzkich poetów. I takie koncerty miały miejsce w Łódzkim Ośrodku Kultury na Żubarskiej, w Łódzkim Domu Kultury i obecnie znowu powtórnie na Żubarskiej. Myślę, że były bardzo piękne, cieszyły się powodzeniem, bardzo dużą publiczność zyskały, a po jednym z nich, po tym w Łódzkim Domu Kultury, została nagrana płyta, której towarzyszył tomik wyśpiewanych wierszy. Może jeszcze o planach na tenże rok, bo już w tym roku mieliśmy również gości z Warszawy, z Bydgoszczy, właśnie gość z Bydgoszczy, to była taka szczególna, bo to również poezja śpiewana, Marzena Nowakowska przyjechała do nas z gitarą, śpiewała swoje utwory, które możemy określić poezją śpiewaną. Był Jacek Sojan z Krakowa, Małgosia Hrycaj ze Szczecina, Dorota Ryst z Warszawy, a w planach mamy jeszcze w kwietniu jeden katamaran, 30 kwietnia z Mariuszem Jagiełłą z Warszawy. Natomiast w maju przyjedzie do nas Beata Patrycja Klary z Bydgoszczy i Marek Stachowiak z Gorzowa Wielkopolskiego oraz Agnieszka Walczak-Chojewska, która już u nas gościła, to jest prozaiczka. W tej chwili wydaje trzecią powieść. To są takie powieści dla kobiet, ale poruszające dosyć ważne tematy. Dla kobiet oczywiście, ale myślę, że nie tylko. I w czerwcu Jarek Trześniewski, Kwiecień z Mławy, też bardzo, bardzo ciekawy poeta, będzie prezentował swój najnowszy tomik. Mamy również w planach biesiadę poetycką, która odbędzie się jak co roku w sierpniu w Poleskim Ośrodku Sztuki. I to będzie nowość, w lipcu zjazd wszystkich grup literackich z województwa łódzkiego, które odbędzie się, ten zjazd odbędzie się na terenie zespołu szkół przy ulicy Minerskiej. Myślę, że mamy bardzo bogaty program, dużo do zaoferowania, między innymi warsztaty ze znakomitym polskim poetą Wojciechem Kasem, który jest jednocześnie dyrektorem Muzeum w Praniu, Muzeum Gałczyńskiego. Będzie także turniej jednego wiersza, będzie ognisko z kiełbaskami, wszyscy będą mogli się zaprezentować, a mam nadzieję, że uda się również dla nich zorganizować wycieczkę po Łodzi, tak żeby troszeczkę promować też to nasze miasto.